Witam serdecznie wszystkich swoich widzów, którzy śledzą moje filmy na kanale Praca na statku i na kanale pomocniczym Życie na statku oraz na Facebooku Życie i Praca na statku. Nosiłem się z zamiarem zakończenia kręcenia filmów, no bo raz na to czas nie pozwala, trochę więcej jest zajęć na statku i nie ma na to wystarczająco czasu, ale widząc, że zainteresowanie moimi filmami rośnie z miesiąca na miesiąc, postanowiłem jednak nie kończyć nagrywania filmów. Będę to kontynuował dalej i teraz chciałbym tak krótko wprowadzić, co będę pokazywał na swoich filmach. I tak, moje amatorskie filmy robię tylko z jednego powodu. Chodzi mi o pokazanie ludziom niezwiązanym z pracą i życiem na morzu, jakie tutaj są warunki, jak my tutaj żyjemy w tym małym gronie. No, żeby każdy mógł się zapoznać z tematyką morską. Swoje filmy kręcę bez żadnych przygotowań, na szybkiego, bo wiadomo, różne są sytuacje. Nie robię dużych montaży, ani nie upiększam, pokazuję po prostu takie życie na statku, jakie jest, taka, jaka jest praca na statku. Także to jest amatorskie, nie staram się po prostu czegoś ukryć, tylko pokazuję fakty, jak jest naprawdę. Do niektórych swoich filmów oczywiście muszę dograć lektora, bo w maszynie jest za głośno i nikt by mnie nie słyszał, o czym opowiadam, dlatego wtedy w kabinie dogrywam lektora. A jeszcze jedno bym chciał dodać, że kręcę swoje filmy też z myślą o młodych ludziach, którzy chcieliby wybrać się do pracy na morzu. To znaczy chcą iść do szkół o kierunku morskim, jak również dla młodzieży, która już grzeje ławy szkolne na kierunkach morskich, żeby mogli po prostu zobaczyć, jak wygląda to życie na statku, jakie są urządzenia. Chociaż oni się uczą tego w szkole, ale co teoria, to nie praktyka. I tutaj na moich filmach chciałbym po prostu przybliżyć im ten temat, który teoretycznie w szkole już poznają, a poprzez moje filmy będą mieli większą możliwość zobaczenia to, jak wygląda rozmieszczenie różnych miejsc na statku, jak wygląda cała ta sytuacja związana z pracą na statku, gdzie mieszkają marynarze na statku. Oczywiście chodzi o kabiny. My to nazywamy nasze tymczasowe M1. Miejsca, w których kucharz przygotowuje posiłki dla załogi. No oczywiście pomieszczenia, gdzie przechowuje prowiant. I z tego miejsca będziemy pokazywali też sporo filmów o gotowaniu pieczy. Miejsce, gdzie załoga przychodzi na ulubioną kawę podczas przerwy coffee time w czasie pracy. Jest to przerwa przedpołudniowa i popołudniowa i oczywiście na ulubionego dymka. Jak i gdzie załoga spożywa posiłki we wspólnym gronie, można by tak ująć, taka mała rodzina na statku. Gdzie marynarze spędzają swój wolny czas po pracy, grając w gry różnego rodzaju, oglądając ciekawe filmy, a także jako marynarze opowiadając opowieści morskie, z których część oczywiście jest myślona, część prawdziwa. Na czym polega nasza praca? Co należy do naszych obowiązków pracy? No i oczywiście jak wygląda nasze stanowisko pracy? Oczywiście pokażę w swoich filmach urządzenia i maszyny, jaki musi być wyposażony statek, pokażę ich budowę, omówię ich zasady działania, no i oczywiście opowiem, do czego one służą na statku. Rozumiem w pełni marynarzy z długoletnim stażem pływania,
którzy czasami chodzą na moje filmy, ale te filmy nie są kierowane do nich, bo oni znają to życie na co dzień i wiedzą, jak to wygląda. Te moje filmy są kierowane głównie do ludzi młodych i ludzi, którzy po prostu nie są związani z morzem i pływaniem, a chcieli by poznać. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam do miłego oglądania moich filmów. Żegna się z wami ze statku Krzysiek.